Szanowni wikingowie, jestem tu, aby przedstawić wam nowy mod, który rozszerza granice tego już niesamowitego świata i wprowadza zupełnie nowe elementy rozgrywki. Mod, o którym mowa, nazywa się Rune Magic. Dla szczęśliwych posiadaczy programu do zarządzania modyfikacjami R2 Modman instalacja nie będzie stanowić problemu. Przejdźmy do rzeczy. Za pomocą tej modyfikacji możemy kłaść znaki na specjalnie do tego przeznaczone kamienie. I dzięki tym znakom uzyskiwać specjalne efekty. I być dosłownie jak Mojżesz, a wody będą rozstępować się przed nami. Wszystko opiera się na kamieniu runicznym, który można wykonać z 8 rubinów przy zwykłym warsztacie. Kamień ten, w zależności od ustawień pliku config, ma na wejściu wszystkie możliwe znaki, albo nabywa je odkrywając kolejne kamienie runiczne, które od początku znaleźć mogliśmy w grze. To, co zdecydowanie przydaje się najbardziej, to runa wyrównania terenu. Gwarantuję wam, że już nigdy nie użyjecie motyki. No chyba, żeby nakopać wzniesienie na maksa, a następnie użyć na nim tej runy, która da nam wtedy okrągłą, płaską przestrzeń na wysokości, całkowicie odizolowaną od mobów pionowymi ścianami, po których nie wespną się nawet inni gracze. Kolejny znak natomiast robi rewersję poprzedniego, a dokładniej przywraca krajobraz do jego bazowej formy, co także jest niezwykle przydatne, gdy będziecie kreować krajobrazy na swoich włościach. Zapomnijcie o frustracji związanej z nieodwracalnymi zmianami w świecie Valheim. Ten mod daje wam ogromną swobodę eksploracji, budowania i modyfikowania świata. Nie musisz już martwić się o trwałe zmiany w krajobrazie spowodowane kopaniem czy innymi czynnościami. Dzięki tej modyfikacji możecie z łatwością przywrócić teren do stanu, w którym był przed wprowadzeniem przez was demokracji. Nawet jeśli rozkopaliście głęboki rów czy stworzyliście imponującą górę, możecie teraz w jednym kliknięciu przywrócić wszystko do pierwotnej formy. Ta funkcja jest niezwykle przydatna, gdy chcecie eksperymentować, budować na nowo lub po prostu przywrócić naturalny wygląd okolicy. Teraz przejdźmy do bardziej destrukcyjnej strony mocy tego kamienia. Pozostałe dwie runy w tej kategorii służą do niszczenia skał. Pierwsza z nich niszczy pojedynczy segment formacji skalnej. Można drążyć w ten sposób świetne jaskinie oraz groty, a kolejna umieszczona u styku tychże segmentów niszczy wszystkie, z którymi się styka. Żyła rudy to kwestia kilku minut z tym cackiem. Kolejna kategoria to runy aktywne. Pierwsza, którą wam pokażę, pozwala na chodzenie po wodzie, bo dzięki niej pod naszymi stopami pojawia się lód umożliwiający nam przejść się między wyspami bez łodzi. Używanie tego znaku będzie wyczerpywać stopniowo wytrzymałość naszego kamienia, można to oczywiście zmienić w pliku konfiguracyjnym tak, aby nic nie kosztowały, a wtedy kamień nie będzie tracić mocy. Ale gdyby stracił, to można doładować go na tych oto kamieniach runicznych. Kolejny znak to daje nam wiedźmińskie zmysły i pozwala na dokładne określenie ilości rodzaju i dystansu, na jakim znajdują się mobi w naszym otoczeniu. A teraz czas na znak dla żeglarzy. Gdy wiatr akurat nie sprzyja, ten znak sprawi, że pod naszym statkiem pojawią się pomyślne prądy i pozwolą nam osiągnąć znaczną prędkość, nawet kiedy wiatr wieje nam w twarz. I teraz mój faworyt w tej kategorii, runa dźwigania ciężarów, podczas gdy będzie aktywna, pozwala nam na nieograniczony udźwig. W praktyce wygląda to tak, że zawsze mamy limit o jeden większy niż akurat dźwigamy. Teraz kolej na znaki, które rzucamy na specjalne kamienie. Pierwszy, który wam pokażę, sprawia, że wody w pobliżu uspokajają się, niezależnie od pogody woda. Będzie gładka jak tafla jeziora obok tybetańskiej świątyni.
A teraz patrz ta na to. Jestem na bagnie i jestem suchy. Ten znak pozwala na stworzenie bariery chroniącej nas przed deszczem. Na etapie podbijania bagien i zdobywania żelastwa jest to mega przydatne, pozwala na tworzenie bezpiecznych safe spotów i ułatwia walkę z wszelkim plugastwem na bagnach. Długo się zastanawiałem, jakie są jeszcze zastosowania tej bariery, ale żadne. Znika, gdy nie pada deszcz i nie zatrzymuje potworów raczej na pewno. To natomiast jest runa naprawy, pozwala na bierne naprawianie bazy. Regeneruje wytrzymałość każdego elementu w swoim zasięgu. Cała pozostała kategoria to formacje skalne, z których możemy kreować co tylko wyobraźnia podpowie, używać ich jako murów, przebijać się przez nie tworząc jaskinie albo umacniać nasze budowle. I to by było na tyle, moim zdaniem ten mod jest 10 na 10, bo jest mega praktyczny i bardzo funkcjonalny. Możecie regulować wszystkie parametry takie jak zużycie, wytrzymałości kamienia, tempo odnawiania mocy na kamieniach mocy oraz to, czy znaki masz na start, wszystkie za pomocą pliku konfiguracyjnego. Dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie dzisiejszego filmu. Pamiętajcie, że modyfikacje to wspaniały sposób na dostosowanie Waldsheim do Waszych własnych preferencji i na dodanie nowych wyzwań oraz możliwości. Dziękuję Wam raz jeszcze za wsparcie i za to, że byliście ze mną podczas tej podróży po Waldsheim. Niech Wasza kreatywność i pasja nigdy nie opuszczają Was. Do zobaczenia w kolejnych filmach, gdzie będziemy odkrywać jeszcze więcej fascynujących aspektów gry Waldsheim. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam wspaniałych przygód w świecie Wikingów.